Okej, słuchajcie, to myślę, że można zacząć. Jak niektórzy wiedzą, osoby, które mnie obserwują gdzieś tam na portalu społecznościowym typu Facebook, umieściłem, czy YouTube, umieściłem ostatnio kilka takich nagrań troszkę pobudzających do myślenia na temat moich przemyśleń, wracając z Warszawy, odnośnie potężnych zysków, jakie można otrzymać nawet do 20 000%. To jest normalnie praktycznie nierealne. Nie znajdziecie firmy, która dałaby Wam w przeciągu kilkunastu lat takie zyski. A tu właśnie firma, o której dzisiaj troszkę powiem, Skyway, daje takie możliwości, bo już teraz możecie nabyć udziały firmy, stać się udziałowcem, ponieważ firma dzieli się z nami akcjami, które ma do rozdysponowania, ponieważ potrzebuje pieniędzy na rozwój, na rozbudowę i przeróżne inne cele, certyfikaty i administrację. Okej, sobie tylko komórkę odwrócę. Ta prezentacja jest nagrywana. Ona będzie dostępna na oficjalnym kanale Skyway, więc myślę, że za dwa dni będziemy mogli ją też udostępnić, jeżeli będziecie mieli oczywiście taką ochotę. Okej, mamy 40 osób, jest okej, chociaż jak mówiłem, ja lubię prowadzić dla dużo większej grupy, 100-200 osób, wtedy inaczej się prowadzi na innym, można powiedzieć, poziomie. Więc zaczynamy taką bardzo szybką, oficjalną prezentację, żeby pewna część, która jest tu nowa, pewnie zaproszona przez Was, przeze mnie, trafiła różnymi kanałami, dotarła tutaj, będzie chciała wysłuchać troszkę o całej historii i co się za tym kryje. A na końcu oczywiście pokażę Wam jeszcze raz kilkanaście zdjęć moich, czy mojej grupy, delegacji, która była w Mińsku z tego całego spotkania. No i na koniec oczywiście to, co najważniejsze, ile, co, za co, jakie możemy mieć pakiety, możliwości w Skyway i sami sobie policzycie, czy Wam się to opłaca i czy warto w tym biznesie zaistnieć, ewentualnie zaistnieć i zostać, można powiedzieć, promotorem tego biznesu, tego startupu. Ok, któż się za tym kryje? Jedna najważniejsza osoba, która jest za całym projektem, jest to Anatolij Eduardowicz Junicki, generalny projektant innowacyjnej technologii transportu strunowego. Osoba, która wydała 200 prac naukowych, 18 napisała różnych monografii i około 140 wynalazków, patentów, które mają oczywiście zabezpieczenia na nie tylko na Rosję, ale i na Euro, Azję i cały świat. Więc nikt nas jakby w wielu, wielu aspektach nie jest w stanie podrobić, nie jest w stanie zduplikować. Muszą uważać na te właśnie prawa autorskie. Osobiście poznałem tego pana, bardzo sympatyczny człowiek, który już bardzo wiele lat za tą technologią stoi, ale to może jeszcze za chwilkę, 40 lat już w tym roku mija, odkąd rozpoczął jakby tą swoją myśl, wiedział, że kiedyś przyjdzie taki moment, że będzie świat zatłoczony, że będzie potrzebował nowych rozwiązań, nowych, w sensie bezpieczniejszych i rozwiązań, które będą się odbywały zupełnie na innym poziomie, na innym, nie na ziemi, tak? I to jest jakby główny tutaj priorytet, cel, który przyświeca Skyway, technologia wyższego poziomu. Mamy bardzo wiele oczywiście rozwiązań, wiele przygotowanych konstrukcji, które są, jak widzicie, mniejsze, większe, to są tak zwane unibusy miejskie dla różnych zastosowań. Mamy też unibusy, tutaj widzicie
troszkę innego typu. To, co nas tutaj wyróżnia, to to, że jak widzicie na obrazkach, może ta konstrukcja być przygotowana w każdym otoczeniu, w każdym środowisku, czy to są góry, lasy, doliny, miasta, zatłoczone miasta, tam gdzie do tej pory już nic innego nie można było wcisnąć, tu jest taka możliwość. Można wykorzystać nawet słupy energetyczne, telefoniczne i tą konstrukcję zamienić, zrobić dwa w jednym. To też takie rozwiązania absolutnie są w tej chwili tutaj przygotowywane i proponowane na całym świecie wśród wielu zainteresowanych. Unibusy podwieszane, tak zwane windy poziome, czy też można to porównać z kolejką górską. Tych rozwiązań jest cała masa. Widzicie, bardzo fajne. Wszystko zależy, gdzie kto potrzebuje, na jakim terenie, jak ciężko jest on dostępny i tak dalej. Jest tego dość sporo. I najostatnie jakby tutaj rozwiązania transportowe, cargo, bardzo ciekawe, bo są to pojazdy bezzałogowe, czyli nikt tu się nie zmęczy, nie potrzebuje zmian, nie trzeba tutaj nikomu płacić tak, za pracę wykonaną. Wszystko się odbywa na automacie, na GPS-ie i na wszystkich zabezpieczeniach, które czuwają na tym, aby oczywiście jeden wagonik w drugiego nie uderzył. I w ruchu ciągłym tak naprawdę cały czas można przemieszczać towary. I jest to ogromna wydajność, nawet sięgająca do 200 milionów ton rocznie, co na wielu, wielu osobach, które są w tej branży dobrze poinformowane na świecie, zrobiło przeogromne wrażenie. Właśnie taki wymiar i takie ilości, które można transportować. Są też różne rozwiązania przygotowane typu porty do transportu towarów. Mamy też przygotowane miasta na wodzie. Wiele takich projektów powstało dla Arabii Saudyjskiej i wysp Indonezji, ponieważ tam nasza konstrukcja może być nawet rozmieszczona między punktem A do B, nawet między dwoma kilometrami bez podparcia. Czyli można dwie wyspy, które w takiej odległości są oddalone, połączyć górą, dwoma wieżami. Jak pokazuje tutaj obrazek z lewej strony, można stworzyć cały system nawodnień, cały system infrastruktury, która będzie transportowała wodę, prąd, czy też inną energię, gaz i tak dalej. To wszystko, za to wszystko oczywiście firma będzie pobierała też opłaty przesyłowe i oczywiście my wspólnie, wszyscy razem będziemy mogli i na tym fakcie zarabiać, bo będziemy udziałowcami, jesteśmy udziałowcami w dużej grupie już tutaj w Polsce i na świecie, bo przecież na świecie już jest około 400 tysięcy inwestorów i w Polsce od półtora roku, kiedy ja się tym tematem zajmuję i tak naprawdę z każdym miesiącem coraz bardziej jestem zaangażowany, coraz bardziej mi się ta technologia podoba. Chociaż nie wiem, czy może bardziej. Także to są tego typu rozwiązania. Również miasta przyszłości, wyspy tworzone, w których może zamieszkiwać około 10 tysięcy mieszkańców, to są wszystko właśnie projekty, w których przede wszystkim dodatkowo transport będzie się odbywał górą na tak zwanych strunach, tak? Będą przewoziły od kilku do kilkunastu osób taki transport lekki, ale oczywiście w ruchu ciągłym, więc tak naprawdę będzie to się odbywało bardzo szybko i sprawnie. To są świetne rozwiązania również tutaj do tych krajów, o których mówiłem przed chwilką. Jeżeli troszkę o całej konstrukcji, jak wygląda, dlaczego nazywamy to transportem strunowym? Bo przecież tak naprawdę z wierzchu wygląda jak zwykła szyna,
którą spotykamy na co dzień na dworcach PKP. Tutaj mamy troszkę inne rozwiązania, ponieważ w środku widzicie, jest zatopionych kilkaset tak zwanych linek, strun, które są zalane specjalnym, opatentowanym również betonem i to sprawia niesłychaną wytrzymałość, odporność na przeróżne naciski i warunki atmosferyczne. To właśnie ta konstrukcja jakoś jako cało jest opatentowana. Poza tym wiele innych jeszcze szczegółów, jak specjalna powłoka ocynkowana, odcynk na zimno pozwala wytrzymać bez korozji nawet do 100 lat. I to jest również tutaj bardzo, bardzo ciekawe. Napędy, które tutaj są to silniki elektryczne na każdej z osi umieszczone z zabezpieczeniami. Tutaj nie ma prawa cokolwiek się wykoleić, a jakby powierzchnia styku koła do szyny jest idealnie gładka, co nie powoduje żadnych drgań, żadnych zakłóceń przy większych prędkościach, a prędkości naprawdę będą spore, bo nasza kolej będzie się poruszać nawet ponad 500 km na godzinę. Jakie są zalety inwestowania w Skyway? No przede wszystkim potężny dyskont, potężna zniżka, jaką w tej chwili możecie otrzymać, inwestując jeszcze teraz, a już z góry powiem, że od 26 czerwca będzie potężne cięcie, nawet sięgające do 50 czy nawet 60% w skali tego, co teraz jest, tylu za daną kwotę mamy jakąś ilość akcji, a będzie ich znacznie, znacznie o 50-60% mniej. I zwróćcie na to uwagę i weźcie to naprawdę do serca, ponieważ możecie wiele zyskać albo dużo stracić. Dywidendy, jakie będą płynęły przez dziesiątki lat, czyli dla waszych dzieci, dla naszych pokoleń, będą też również bardzo, bardzo wysokie, ponieważ firma ma w każdym kontrakcie taki zapis, że 25% z każdego kilometra, z każdej linii będzie pobierała dla siebie, więc to są potężne, ogromne również kwoty, plus również zyski z przeróżnych certyfikatów, przeróżnych planów, projektów, to wszystko będzie finansowane i zyski będą dzielone wśród akcjonariuszy. Prawdopodobnie może to być z każdego miliona 50 tysięcy dolarów. Własność intelektualna. Według niezależnych ekspertów koszt całej tej technologii jest szacowana na 400 miliardów dolarów, dlatego my wszyscy i firma sama na wszystkich stronach głośno trąbi, że jest to największa, najpotężniejsza inwestycja, jaka kiedykolwiek powstała w XX i XXI wieku. Więc mamy do czynienia z czymś przeogromnym. Dlatego możemy stać się współwłaścicielem jednej z największych na świecie korporacji transportowych. I to jest absolutnie fakt. Wiele państw na świecie już w tej chwili zadeklarowało swoją akceptację i przedstawiło pewne kwoty, które chcą zainwestować w momencie oczywiście, gdy otrzymamy certyfikaty, które będą oczywiście przygotowywane w Eco Technoparku. To są już potężne kontrakty na ponad 160 miliardów dolarów, ale mówię, nie są one jeszcze na papierze, a są po rozmowach i takie kwoty są deklarowane, deklaracje ustne. W momencie, gdy certyfikaty pojawią się, pójdą za tym już umowy bardzo, bardzo konkretne. Oczywiście mamy kilka państw, w których już w tej chwili są podpisane papierowe kontrakty i tam się będzie już bardzo poważnie działo od tego roku. Wszystko, co tutaj zbieramy
za pośrednictwem tak zwanego crowdfundingu udziałowego trafia między innymi na ten plac, na ten ekotechnopark, na który potrzeba 300 milionów dolarów. I to jest park do testowania całej technologii. Jak widzicie, po prawej stronie tutaj jest ten tor najszybszy, tor, po którym będzie się poruszał super szybki high speed kolej, unibus z prędkością do 500 km na godzinę. Drugi tor będzie to rozwiązania miejskie, tutaj trzeci również, te tak zwane gondole podwieszane i czwarte rozwiązania cargo z prędkością 120 km na godzinę mamy tutaj. To wszystko już stoi, jest na ukończeniu, ponieważ za chwilkę będzie oficjalne drugie już takie wejście, otwarte dni w festiwal właśnie w tym miejscu, w Technoparku 1 lipca, a 2 lipca event. Miejsc jest już bardzo mało, około 400 zostało na wejście 1 lipca właśnie do tego Technoparku i około 100 biletów na sam event 2 lipca. Także warto się spieszyć. Również sama Rosja ten projekt zaakceptowała po kilku próbach tutaj nawiązania jakiejś współpracy, finansowania i tak dalej. Oczywiście finansowanie nie jest firmie potrzebne, ponieważ zmieniła sposób działania i stwierdziła, że może zgłosić się do narodu, do wszystkich ludzi na świecie, którzy dotrą, do których dotrze ta informacja, mogą stać się udziałowcami i z ich pieniędzy pobudują całą, przygotują tą całą technologię do odpalenia, a dzięki temu my wszyscy możemy już teraz stać się udziałowcami niesłychanie cennej firmy. To tak jakbyście mieli szansę w tej chwili nabyć, byśmy się cofli 10 lat do tyłu i nabyli akcje Facebooka, Google'a czy Apple'a za kilka centów. Wy teraz wszyscy wiemy, jaką mają wartość te akcje, ile można by było na nich zarobić i każdy by załadował każdy grosz, każdego dolara, żeby to wykorzystać. Dokładnie jest to samo, tylko to jest bardziej przewidywalne, ponieważ każdy namacalnie może sprawdzić, to już działa. Każdy wie, że te rozwiązania są niesłychanie potrzebne i 50% świata tej technologii potrzebuje, bo to, co jest, nasze PKP, czy też inne konstrukcje, metra na świecie, we Francji, w Anglii, są przestarzałe i trzeba po prostu coś z tym zrobić. Albo remontować. My, jako firma Skyway, udowadniamy, że remont nawet taboru tramwajowego, już nie mówię o kolejowym, czy też metrze, jest mniej opłacalny niż wprowadzenie nowych rozwiązań innowacyjnej technologii strunowej Skyway. Więc to jest też do rozważenia. Okej. Też warto powiedzieć, że takim bardzo, bardzo ważnym naszym przedstawicielem jest również pan Rod Hook z Australii. Jest to wiceminister infrastruktury i transportu Australii Południowej, były minister. Postać, która rok temu dowiedziała się o projekcie, była tutaj już kilka razy i była z ekspertami, którzy tą technologię jakby sami niezależnie po stronie Australii oszacowali, sprawdzili i pan Rod Hook tak się tym zauroczył, że został oficjalnie dyrektorem na Azję, na Australię i w tej chwili już od tego roku rozpoczynają budowę technoparku po tamtej stronie świata po to, aby testować konstrukcje dla Azji i te wszystkie rozwiązania wdrażać. Plany są przeogromne, opasać oczywiście cały świat, ale przede wszystkim wyspy Indonezji i Australię ze wschodu na zachód i z północy na południe, ponieważ tam ogromne tereny są niezamieszkałe i po prostu nie ma jak
jak dotrzeć nawet ze złożami naturalnymi, które są niezwykle cenne, ale niestety jest problem z przewozem, tak? Po tych ich stepach, drogach. Tutaj mamy kilka zdjęć, słuchajcie, tu jestem ja akurat z panem Rodem Hookiem, to były zdjęcia robione w zeszłym roku we wrześniu na targach w Berlinie, targi InnoTrans, gdzie firma Skyway dostała pierwszą nagrodę za najbardziej innowacyjną technologię spośród 2200 wystawców, więc bardzo fajna informacja. Tu jest nasza grupa, kolega Mariusz, pan Rod Hook, Justyna i nasza Natalia przed eventem, który się odbył też w Berlinie. No i oczywiście pan Rod Hook, Michał Kiriczenko, którego osobiście poznałem, przedstawiali nam wiele, wiele tutaj fajnych informacji. Również wiele bardzo ważnych osób ze świata, którzy tutaj można powiedzieć, których możemy kojarzyć, a na pewno Rosjanie ich kojarzą. Michał Deliagin, rosyjski ekonomista, politolog, specjalista od reklamy, doktor ekonomicznych nauk politycznych, jest inwestorem i można powiedzieć wiernym obserwatorem technologii Skyway. Również Michał Kazin, gospodarz wielu programów, dziennikarz i urzędnik doradcy prezydenta. Władimir Żirinowski, postać kontrowersyjna, ale jest to lider partii LDPR w Dumy Federacji Rosyjskiej. Pan Sergiej Morozow, były gubernator regionu Ulianowska w 2006 roku i on również przede wszystkim bardzo intensywnie walczył, aby technologia została sfinansowana przez rząd rosyjski w 2002 roku. Wtedy się to nie udało, nie szkodzi. To znaczy dla nas bardzo dobrze, bo dzięki temu my mamy szansę te akcje nabyć, a nie rząd rosyjski. No i pan Sergiej Grishin, prezes holdingu Novotrans i ostatni wiceminister rosyjskiego systemu transportu kolejowego. Osoby sławne, które znają się na rzeczy, znają się na potężnych inwestycjach. Tutaj wam jeszcze, może nie to, kilka zdjęć i na koniec za chwilkę przejdę do pakietów, do tego, co jest najważniejsze, co możemy tu za ile otrzymać. Wizyta polskiej delegacji w biurze Skyway. Zobaczcie kilka zdjęć. Tu jest jedno, wiele dyplomów, wszystkie tutaj są porozwieszane na holu. W gablotach są prototypy i kolejne dyplomy, odznaczenia pana Junickiego. Tutaj jest takie zdjęcie z boku, które ja zrobiłem w Technoparku. To było jeszcze zimą, ponieważ pierwszy raz byłem tam w listopadzie. Nie można było wejść z kamerą i filmować całego obiektu, dlatego to było zrobione tylko sprzed bramy, ale tu widzicie po lewej stronie nad tym autem są szyny. W tej chwili to absolutnie wygląda pięknie, zazielonione, wszystkie tory stoją, na wszystkich torach już są postawione busy, unibusy i przygotowywane są do odpalenia 1 lipca, tak jak mówię, wszystko będzie jeździło i będziemy mogli też się tym przejechać. Myślę, o ile nas kolejka wpuści, bo będzie pewnie kilka tysięcy osób na tym wydarzeniu. Tutaj ja złożyłem swój autograf, swój wpis do księgi pamiątkowej w biurze. Tutaj mam zdjęcie z Michałem Kiriczenko, pewnie znacie tą postać, często wszystkie materiały, które są nowości, on przedstawia, jest to nasz główny, można powiedzieć, prowadzący dziennikarz. Oczywiście mamy swoją telewizję, która prowadzi newsy co tydzień w języku rosyjskim i angielskim. Dzięki temu do wszystkich można dotrzeć i wszystkim przekazać, co tak naprawdę jest tutaj na rzeczy. No i tak to, słuchajcie, wygląda.
Jeszcze raz, Eco Festival 2017 rok rozpoczyna się już niebawem, dlatego warto tam szybko się zjawić. Tutaj jeszcze spróbuję Wam kilka zdjęć pokazać. Tutaj mamy właśnie pana Junickiego, Wiktor Baburin, również jeden z czołowych dyrektorów, ten z Brudką, nasza delegacja z Korei, z Indii i z Japonii była tutaj z nami. Także bardzo, bardzo owocny pobyt. Tutaj pokazuję już troszkę szybciej, żeby materiały, które ja zabrałem, słuchajcie, mam ze sobą tutaj całą masę. To jest to, co leży właśnie na tym stoliku. Tak, w środku oczywiście wszystko, co jest ważne, przedstawione na dużych grafikach. Ogromne projekty. To wszystko jest również dla Was do wzięcia, jeżeli przyjedziecie do Mińska, to zapewne kilka takich katalogów każdy z Was otrzyma, żebyście mogli też reklamować niesłychanie atrakcyjny temat. Także tutaj już można się powiedzieć, żegnamy się z panem Junickim. Tu jest również pani dyrektor finansowa, jego żona, biuro, główne biuro. No i tak to wygląda. Każdy złożył wpis do księgi, również pamiątkowej. A biuro mieści się na ulicy Dzierżyńskiego 104, to właśnie jestem przed tym budynkiem dokładnie. Tak to wygląda. Firma zajmuje 3 kondygnacje. Na 3 kondygnacjach pracuje około 200 osób. To jest sama grupa projektantów, inżynierów, grafików i programistów. Natomiast to nie wszystkie osoby, które zatrudniają, bo są jeszcze wykonawcy, tak? Budowlańcy, którzy kończą Technopark, są osoby, które wykańczają w tej chwili, konstruktorzy, którzy wykańczają te całe nasze unibusy i to tak wygląda. Ok, przejdźmy dalej. Bilety są bardzo tanie, jeżeli byście chcieli skorzystać, od 20 do 30 dolarów, jeżeli na ostatnią chwilę będziecie kupować, ale przypomnę, naprawdę tych biletów zostało już bardzo niewiele. Chcecie się przyjechać do Mińska naprawdę samolotem, bez wizy, koszt około 200 zł w jedną stronę, bardzo tanie życie, fajne hotele, super klimat. Zapraszam serdecznie, byłem 2 razy, rewelacja. Okej. Tutaj już to omawialiśmy, ale rzut oka jeszcze na kilka takich rozwiązań. To są unibiki, które będą sterowane za pomocą pedałów. Pedałami będziemy jak w rowerze, będziemy jak przez dynamo, będziemy wytwarzać prąd, który pozwoli napędzić silniki i ten cały wagonik będzie gdzie nawet jechał z prędkością 60 km na godzinę. Takie modele będziemy mogli również zakupić na własność. Koszt dwuosobowego około 1000 dolarów wiemy już z góry, ponieważ firma nam o tym kilka miesięcy temu już mówiła. No i przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, co się za tym kryje, ile możecie zarobić, za jakie pieniądze. Pierwszy z pakietów, jaki jest, to jest InnoTrans, w którym oprócz akcji dostaniecie monety, specjalne, wygrawerowane wybitem monety ze znakiem Skyway, pozłacane. One są do odbioru na miejscu, ewentualnie możecie je otrzymać pocztą. Pierwszy pakiet, 1000 dolarów, w ramach którego dostaniecie 115 000 akcji.
W drugim miesiącu, jeżeli kolejne 1000 opłacicie, dostaniecie kolejne 150 tysięcy i trzeci miesiąc 200 tysięcy akcji. Teraz, co to się za tym kryje? No słuchajcie, w momencie, gdy firma wejdzie na giełdę, to będzie najwcześniej w przyszłym roku, ewentualnie w 2019, ale to już ostatecznie. Te akcje będą warte ponad 1 dolar. W kuluarach mówią, że najmniej 10 dolarów, a może i więcej. Wszystko zależy, jak poważnie się firma przygotuje do debiutu na giełdzie papierów wartościowych i wtedy będziemy potężnie, potężnie wygrani. Więc nie ma co firmę poganiać, żeby już w tym roku wystartowała. W bardzo niedługim czasie również wejdzie giełda wewnętrzna, w której jak w momencie, gdy skończą się wszystkie akcje, to oczywiście między sobą będziemy mogli oszacować jakąś cenę i sprzedawać. I to, co ciekawe, w tym roku wchodzą jeszcze coiny. Jeżeli wielu z Was zapewne się orientuje na temat kryptowalut, bitcoinów, wejdzie kryptowaluta, która będzie środkiem płatniczym wewnętrznym w Skyway i będziemy robić zakupy za te coiny akcji. Więc wyobraźcie sobie społeczność, która liczy 400 tysięcy osób i co dzień przyłącza się około 3 tysięcy inwestorów, robi ruch, część z tych osób robi ruch na kilka tysięcy, kilkaset tysięcy dolarów, to robi się wartość potężnie wzrasta, tak? W związku z tym czekamy z niecierpliwością na wejście tych coinów, żeby je nabyć przed wejściem oficjalnym w tak zwanym pre-launchu i wtedy to będzie kolejny zastrzyk potężnej gotówki, która będzie na Was czekała, o której nawet nie myślałem, nagrywając te filmiki kilka dni temu. Pakiety kolejne. Słuchajcie, zaczynamy tutaj od dużych, ale za chwilkę przejdę, pokażę Wam, że można również nabyć je na dużo mniejsze raty, ponieważ to jest dla każdego chcącego. Za 500 dolarów miesięcznie przez 10 miesięcy taka rata będzie Was obciążała, otrzymacie 675 tysięcy akcji. Za 1000 dolarów jest 1 700 000 i teraz wyobraźcie sobie, że wydaliście te 10 tysięcy dolarów, ale w ratach po 1000 i macie za rok, półtora wejście na giełdę, firma z tego na start wartość jednej akcji jest 5 dolarów. Policzcie sobie, ile to jest pieniędzy, ale grubo, prawda? Jest to 5, 7, 8,5 miliona dolarów w dodatku. Mamy pakiety za 2,5 tysiąca, za 5 tysięcy. No i przechodzimy. Tutaj mamy za gotówkę dla kogoś, kto chciałby wydać od razu 5, 10, 25 czy 50 tysięcy dla grubych, poważnych inwestorów. Dzięki temu mają również poważne ilości akcji, ale jest coś też dla innych przeciętnych. Za 25 dolarów rata 9-miesięczna mamy w sumie otrzymać, możemy w sumie otrzymać 25 tysięcy akcji. Tam jest taki mały warunek do spełnienia. On jest w informacjach właśnie pod tą wartością. Albo musimy mieć dwie raty spłacone naraz w ciągu miesiąca, albo musimy pozyskać trzech partnerów, trzech inwestorów. Mamy tutaj również kolejny pakiet za 50 dolarów, 42 tysiące akcji, 50 dolarów, rata miesięczna razy 7, tak? Czyli wydamy na to 350 dolarów, 42 tysiące akcji. Za 100 dolarów przez 9 miesięcy 135 tysięcy. Słuchajcie, 900 dolarów w stosunku do 135 tysięcy dolarów. Warto mieć czy nie? Absolutnie wiem, że tak. 200 dolarów przez 8 miesięcy akcji 270 tysięcy. I tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze za gotówkę takie drobne. Można je nabyć.
Tak to się przedstawia cały obraz firmy Skyway. I to jest to, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, można powiedzieć, w ekspresowym skrócie, pokazując troszkę historii z tego, co się wydarzyło. Delegacji, powiem Wam, w Technoparku jest co tydzień kilka. Cały świat za chwilkę się o naszej technologii dowie, a wiele, wiele państw już przygotowuje się i wiele jest zaliczek poczynionych, żeby u nich jako pierwszych wystartowali. Czy to jest Słowacja, Turcja, czy też Indie, Australia, Rosja, Filipiny, wszędzie tam już na te rozwiązania, na certyfikację czekają. Co z Emiratami Arabskimi? No słuchajcie, w tym miesiącu powinna się pojawić informacja. Miała delegacja być tutaj na Słowacji, więc czekamy. Dzięki temu, że mamy tą telewizję, to możemy zasubskrybowaniu kanału możemy śledzić cały czas informacje, które tam się pojawiają, więc warto to zrobić. Mówię w dwóch językach, rosyjski, angielski, cały czas mamy relacje ze wszystkich wydarzeń. W tej chwili odbyły się 10-12 maja, odbyły się targi w Delhi, w Indiach. Potężne zainteresowanie, jest wiele nagrań sprzed kilku dni. W marcu odbyły się targi w Indonezji, bodajże w styczniu odbyły się na Białorusi, we wrześniu zeszłego roku w Berlinie, więc cały czas te firmy, instytucje, które są z danej branży i przewija się masę osób zainteresowanych technologią, to coraz więcej tych osób się o tej technologii dowiaduje i z tak dużym zainteresowaniem, że po kilku tygodniach pojawiają się na zaproszenie w Mińsku, gdzie już na żywo obserwują te ciekawe rozwiązania, w których my możemy dzisiaj stać się udziałowcami, nie tracąc, nie ryzykując. Dzisiaj możemy stać się udziałowcami firmy Skyway, których naprawdę pakiety są bardzo, bardzo dostępne i myślę, bardzo często są te pakiety wykorzystywane, około 500 dolarów raty miesięcznej. Wielu na to może sobie pozwolić, ale dzięki temu 675 tysięcy akcji jest dla nas już do dyspozycji, bo dostajemy z góry te akcje. I teraz zobaczcie, 26 czerwca będzie cięcie 50%, tak? Minimum, więc za 500 razy 10, 5 tysięcy dolarów otrzymamy być może 350 tysięcy akcji. Jest to potężna różnica. Telewizję, no mamy swoją telewizję Sky News. Myślę, że rozwinie się ona na tyle, że będzie podawała nie tylko wiadomości za jakiś czas firmowe, ale zacznie kolejny rozwój i firma też na to jest przygotowana, ma masę fajnych pomysłów. Skoro coiny będą wprowadzać, to są, znaczy, że no, są otwarci na te wszystkie nowe rozwiązania. Ok. Jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał ze mną podyskutować albo coś na prywatnie poruszyć, to proszę się odezwijcie albo na Skype'ie do mnie, albo na Facebooku. Możecie mnie prosto znaleźć. Mój Skype to jest Andrzej Pluta 4141. Natomiast na Facebooku wpiszcie moje imię, nazwisko i po moim zdjęciu zapewne się
się spotkamy, tak? No i to tyle na dzisiaj. Aha, jeszcze co? Każdy, kto kupi takie akcje, otrzyma po spłaceniu, chyba że kupi za gotówkę, również certyfikaty, na których mamy informacje, ile, jakich akcji, od jakiego do numeru, to są, od jakiego do numeru mamy, w jakim przedziale mamy swoje akcje. Tu jest kolejny. W sumie te dwa certyfikaty są na około 1 000 000 akcji, ale to nie wszystko. W tej chwili jestem w trakcie spłaty ostatniej takiej poważnej partii i myślę, że 24 miliony akcji mi starczy. Jest to fajny wynik, chociaż wielu liderów poznałem, którzy są od 3-4 lat w Skyway i mają 40-50 milionów. Ale to myślę, że to już jest grzech mieć tyle pieniędzy, tak? Nawet już w tej chwili, w tej postaci, w postaci tych wartościowych certyfikatów, jest to pewniak. I mając kilka milionów, możecie już teraz czuć się milionerami i działać, pracować na innych falach. Tak jak wielu mądrych uczy, jeżeli robicie coś, to czujcie się, jakbyście już tam byli. Jeżeli macie jakiś cel, chcecie kupić luksusowe auto, to wyobraźcie sobie, że w tym aucie już jeździcie w czasie przyszłym. Jeżeli chcecie mieć piękny dom, to wyobraźcie sobie, albo jedźcie do takiego domu, wejdźcie do niego, poczujcie ten klimat, czy wsiądźcie do takiego auta, czy cokolwiek. Zobaczcie i to musicie poczuć i odbierać jako już wasze. Wtedy będziecie na pewno do tego dojdziecie. Tak samo certyfikaty, które są. Ja wiem, że w tej chwili tutaj w tych dwóch certyfikatach trzymam minimum 1 000 000 dolarów, a tylko dlatego 1 000 000, że innych certyfikatów jeszcze mi nie przysłali do domu, ponieważ akurat ich nie potrzebowałem, to nie jest jakby zupełnie potrzebne już teraz, żeby je na biurku mieć. Ja po prostu je mam zaksięgowane na stronie. Część jest spłacona, część w trakcie spłat i mają się na pewno bardzo dobrze. Certyfikat można zamówić w każdej chwili po spłacie. Jeżeli macie spłacone, to nie ma problemu. Sponsorzy, osoby, które tutaj was zaprosiły, zapewne albo wam pokażą, albo można skorzystać z nagrań na YouTubie, na moim kanale, czy tam Justyny. Są te materiały dostępne i można znaleźć na każdy temat w tej chwili. Dlaczego certyfikaty straciły ważność, te dostępne w biurze? Nic nie straciły ważności, wszystkie są ważne, one są tylko przekreślone, kancele, tak? Tam pisze, jest taki komunikat, to nie znaczy, że straciły ważność. Są wszystkie pełnoprawne, tylko po prostu dopóki ich nie zamówimy drogą pocztową, to taki znak będzie. Czy jest gwarancja ilość akcji na dzień, który jest płacona pierwsza rata? Tak. Dzisiaj i jeszcze do 25 czerwca, kupując dany pakiet, macie tyle akcji zagwarantowane, chyba że spóźnicie się 25 dni z opłatą raty po terminie, to też ważne. Czyli jeżeli, no nie wiem, dzisiaj jest 10, prześpicie 25 dni, to firma pieniądze wam cofnie na balans, za które można kupić albo za gotówkę, albo po jakiejś tam małej stracie można je wycofać. Jest tych kilka wariantów, ale już później nie będziecie mieli tyle udziałów. Tak? Jeżeli nagle w międzyczasie nastąpi zmiana dyskontu, to możecie mieć właśnie, tak jak będzie to 26 czerwca,
o połowę akcji mniej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ firma przygotowała 15-punktowy plan finansowy, w którym właśnie zawarte są dyskonty i każdy etap, który jest już wdrożony, przygotowany, to jest kolejna zmiana, kolejna, znajdujemy się na 9 etapie, przechodzimy na 10 w czerwcu, czyli jesteśmy już 2/3, mamy jakby zadania wykonane, zostaje jeszcze ta mała góreczka, już mamy z górki, ale jeszcze krótki odcinek do finału i wejścia na giełdę, więc będzie to zmierzać coraz szybciej i coraz sprawniej, coraz więcej osób będzie się przyłączać, ponieważ projekt już nie budzi żadnych żadnych negatywnych skojarzeń, żadnych złych myśli. Czy może mąż zarejestrować żonę? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że może. Ja też tak mam. Jest moja żona, później ja. Więc bo tutaj prowizje też można otrzymywać w bardzo, bardzo ciekawe. Od 15% bezpośrednio rejestrując partnera, znajomego, otrzymujecie prowizję po 5% na drugim poziomie, czy 7% nawet, w zależności od pozycji, 4 na trzecim, 2 na czwartym, 1 na piątym. I tak kariera może się ciągnąć nawet do 27 poziomów, tak? Trzeba tam pewne spełnić kryteria, ale jest to wszystko do zrobienia, więc firma bardzo, bardzo dobrze wynagradza promotorów, osoby takie jak ja, które i wielu innych znajomych zaangażowały się na 90, czy 50, czy 100%, zarabiają teraz bardzo fajne pieniądze i mają na wszystkie raty, jakie tylko są na tej tablicy. A kiedy pojawią się akcje premiowe po spłaceniu rat, bo ulecone się nie pojawiły, Bożena. Akcje premiowe, nie wiem, o co chodzi. Jeżeli są jakieś promocje, to takie akcje zawsze się pojawiają na dole i je po prostu trzeba zaksięgować, kliknąć obok nich w okienko i wtedy one przechodzą do akcji głównych, pojawiają się na certyfikacie, tak jak wszystkie inne. Tak, oczkojny, słuchajcie, w tej chwili firma już przygotowuje swój blockchain. Swój blockchain. Jak obserwujecie w tej chwili blockchain.info strasznie się zawiesza, robią się dziwne cyrki. Nie można było się wczoraj nawet zalogować, bo przecież u nas można pakiety wykupywać za bitcoiny poprzez różne bramki, również kartą, poprzez AdviCash, poprzez Perfect Money, OkPay i mówię, karta, bitcoin, jakkolwiek kto chce, więc jakby ten bitcoin cały czas gdzieś tutaj się u nas pojawia, ale mówię, firma będzie miała swój blockchain, bardzo bezpieczny, będzie miała swoją kryptowalutę i będzie ona w 100% wymienialna za bitcoiny. I zobaczycie, będzie to jeden z największych wystrzałów w momencie premiery, na jaki można sobie, jaki można sobie wyobrazić. Tak, oczywiście polecony powinien wykupić jakiś minimalny pakiet, żeby to miało sens, żeby była aktywna w systemie. Wtedy te wszystkie bonusy, które się należą, czy 15, czy tam 15, no, procent z pierwszego poziomu będzie się należał. Ok, słuchajcie, dobra, kończymy. Minęła godzina, dokładnie godzina, kiedy rozpocząłem rozmowę. Życzę Wam w takim razie miłej nocy
zbliżającego się miłego weekendu. Pogoda, widzę, jest świetna i będzie w najbliższych dniach podobno afrykańska. Jeżeli ktoś jest tutaj świeży, ktoś, kto jest gdzieś tam z mojego polecenia, czy potrzebuje ode mnie jakiejś informacji, zgłoście się do mnie, mówię, albo na Skype'ie, albo na Facebooku. A ja już się dzisiaj żegnam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam i miłej nocy. Hej.